Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Pawłem Stańczukiem, coachem mentalnym sportowców, maratończykiem. Miło mi, że udało się nam spotkać. Mi także bardzo miło. Super, że przeprowadzimy ten wywiad. Chciałem zapytać o dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Myślę, że chyba nie. Tak naprawdę zawsze byłem jakby zgrany z grupą, nigdy nie odstawałem. Ale chyba w sumie powiem tak, że kiedyś siostra mnie zachęciła, zaczęła jeździć na rolkach wyczynowo, no ja też zacząłem. I powiem tak, pociągnąłem za tym kilka kolegów razem ze mną i chyba już potem zacząłem odstawać od tej grupy, więc chyba to mnie wyróżniało, że gdzieś tam chyba mogłem tych ludzi przy sobie trzymać i potem oni za mną szli, bo gdzieś widzieli jakby sens tego działania. A skąd pomysł na to, co robisz teraz? Wiem, że byłeś między innymi prezesem w SFBCC i wielu innych organizacjach, więc skąd pomysł na sport? Sport tak naprawdę towarzyszy mi, tak jak mówię, właśnie od czasu dzieciństwa, więc to jest mój sposób trochę na życie, moja odskocznia od problemów, albo ujmując językiem takim pozytywnym, od wyzwań, żeby tak naprawdę mieć czas tylko dla samego siebie. I zaczęło się to od rolek w wieku, myślę, 10-11 lat, tak naprawdę zacząłem coś robić, widziałem, że to mi daje energię, pomimo tego, że sport męczy, ale dawał energię mentalną i tak zacząłem o tym myśleć. Potem właśnie był ergometr wioślarski, teraz bieganie, też jeszcze sztuki walki i tak naprawdę sport mi towarzyszy przez całe życie i widziałem, ile on mi daje, więc stwierdziłem, że to musi być częścią mojego życia tak naprawdę. Czy z tego jest to też dobry, może to być pomysłem na życie, jeśli chodzi o też o finanse? Myślę, że tak, tylko tak naprawdę teraz tym, czym się zajmuję, czyli jakby przyszedłem z strefy, gdzie też trenuję tak naprawdę sport, bardzo dużo biegam, przygotowuję się do maratonów. Też zmieniłem trochę koncepcję, bo pracuję mentalnie teraz właśnie ze sportowcami. Myślę, że to może być koncept na życie, lecz to wymaga włożenia dużo pracy tak naprawdę w doświadczenie, które trzeba zdobyć. Trzeba wiedzieć, jak pewne rzeczy zachodzą, jak to działa. Ale czasami trzeba też i oddać się swojej intuicji, która jest chyba najlepszą podpowiedzią, jaką możemy dostać. Jest to koncept, tylko trzeba wyrobić tak zwaną masę krytyczną, ilość przerobionych case'ów i to może być jak najbardziej sposób na życie. A jakbyś mógł opowiedzieć więcej o tym coachu mentalnym? Co tak naprawdę robisz na co dzień? Jak motywujesz tych sportowców? To jest praca bardzo dużo na emocjach. Opiera się na tym, że mamy bardzo mocne motywacje, że dosłownie krzyczymy, że wygramy, tak, damy radę, przeciwnik jest nikim i przeróżne są opcje. To jest jakby jedna część. Druga część to, że spotykamy się, rozmawiamy o tym, jak zawodnik się czuje, co czuje, kiedy jest duża presja na boisku. Rozmawiamy o tym, ja też w pewien sposób tłumaczę im, tak naprawdę jak oni mogą lepiej grać. I to, że ich coś czują, to znaczy, że dobrze, żeby tego nie kryli, żeby to ewentualnie kontrolowali. Kwestia jest tego, że pracujemy nad taką świadomością siebie, bo im większa świadomość zawodnika, tym lepiej gra, jest naturalny. A sami wiemy, jeśli jesteśmy naturalni, to wchodzi finezja, taka lekkość i to, co umiemy robić, wychodzi nam naprawdę bardzo dobrze, a wręcz można powiedzieć perfekcyjnie. Czy jest według Ciebie jakiś sposób na to, jak można zaplanować swoją karierę już na początku, będąc młodym człowiekiem? Myślę, że tak naprawdę trzeba mieć pomysł na siebie. To jest taki truizm, który każdy mówi, zrób to, co kochasz. Wow, ja doszedłem dopiero po wielu, wielu latach, ale powiem w ten sposób. Trzeba po prostu w życiu coś robić, żeby dojść do tego, co chcemy robić, bo siedząc w jednym miejscu i mówiąc, że nie próbuję, bo to dużo czasu mi zajmie i tak naprawdę nic z tego może nie będę miał. Ja robiłem wiele rzeczy w życiu i to od pracy fizycznej do pracy umysłowej typowo. Żadnej pracy nie żałuję. Każda mi dała jakiś kierunek, każda dołożyła coś od siebie i teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem, więc powiem tak, trzeba po prostu działać na co dzień, a tak naprawdę jest konotacja, siatka zdarzeń, która się wydarzy, która doprowadzi nas do tej jednej drogi i tak naprawdę da nam to, co chcemy mieć, tylko to jest praca nad sobą, praca z innymi, współpraca, kooperacja i wszystko, co jest wokół tego. A gdzie według Ciebie młodzi mogą szukać pomocy na początku, szczególnie swojej kariery, rozwoju? Gdzie budować tą sieć kontaktów, która jest tak bardzo ważna w dzisiejszych czasach? Na studiach są ważne organizacje, które coś robią, które jakby pomagają innym ludziom, wspierają może w ten sposób, bo to chodzi o to, żeby wspierać kogoś w jego działaniu.
kwestia jest tego, żeby szukać. Życie jest takie, że nam niestety nie podsyła wszystko pod ręce i trzeba tego szukać. Więc mi się zdaje, że trzeba patrzeć, co nas interesuje, co to są za osoby. Ja bardzo często wysyłam maile do swoich ulubieńców, czy mogę pomóc, czy mogę coś wyjaśnić, nakierować. Powiem tak, 80 przypadków maili nie dostałem zwrotnych, ale te 20, które dostałem, a były to dosyć maile do takich dużych, nazwijmy to, znanych postaci w Polsce, odpisało bardzo krótko, bardzo rzeczowo, albo przeprosili, że nie mają czasu i to gdzieś kieruje. To gdzieś pokazuje, że ten człowiek jest zabiegany, że ten człowiek nie ma czasu, ale znalazł na chwilę, żeby to zrobić. To daje takie wsparcie, że aha, czyli oni też jakby mieli, są zabiegani i trzeba, ja muszę większą pracę wykonać i ewentualnie dopiero wtedy coś zrobić. Więc powiem w ten sposób, trzeba szukać i wierzyć w to, że się uda. Trzeba mieć naprawdę, być takim mocną wiarę mieć w sobie, że na pewno się uda, tylko trzeba nad tym bardzo dużo pracować. Właśnie wracając do tej dużej ilości pracy, i czy masz jakiś pomysł na to sposób, jak można znaleźć w sobie długotrwałą motywację? Często coś obieramy jakiś cel i nie widząc szybko efektów rezygnujemy. Czy jest na to jakaś recepta? Myślę, że jest taka jedna recepta, takie jedno pytanie, które trzeba sobie zadać i potem wykonać pracę pisemną. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego, ja sobie zadam pytanie, dlaczego chcę biegać? Wypisałem 20 powodów i tak naprawdę po 10 powodzie okazało się, powód, który wypisałem, okazał się, dlaczego chcę to robić. I to wychodziło z głębi serca, to nie wychodziło, to nie były takie ogólne truizmy, którymi się poruszamy w tym świecie, tylko te sposoby, te właśnie powody były już te największe, te, które dały mi energię, te, które kiedy jest zła pogoda, ja idę biegać, kiedy mam zły humor, idę biegać. Nieważne, to ja noszę w sobie pogodę. Nie, to pogoda na mnie wpływa, tylko to ja wpływam na siebie, ja to wszystko robię. Więc dlaczego? To jest jedna kwestia. Trzeba sobie na to pytanie idealnie odpowiedzieć. Jeśli to się zrobi, jestem pewien, że motywacji na mnie zabraknie. Nawet jak ja biegam, to przyznam, że pogoda mi bardzo często nie służy. Ale nie, to ja decyduję o swoim życiu. Nie los, tylko to ja prowadzę swoje życie. Czy mógłbyś polecić coś naszym widzom, jak mogą walczyć z tym stresem? Czy są jakieś dobre sposoby? Myślę, że na pewno sposób jest taki, że trzeba zaakceptować w sobie to, że wszyscy popełniamy błędy, że nie jesteśmy idealni, cały czas się uczymy i nawet jak przed tym wywiadem, jak tutaj jechałem, też taki trochę czułem się spięty, mówię, czy dobrze wypadnę, czy to wszystko dobrze wyjdzie. Ale trzeba zaufać sobie i mówię, zaakceptować to, że może coś nie wyjść, być naturalnym przede wszystkim. Można zrobić coś dobrze, tylko nie bój się. Miej odwagę, bo na tym to wszystko polega. Wszystko schodzi się do decyzji, do odwagi i do tego, że czasem może coś nie wyjść. Powiedz mi odnośnie tych mentorów, bardzo mnie zaciekawiłeś. Czy masz aktualnie mentora i kto nim jest? Na ten moment jakby robię tak zwane modelowanie, czyli tak naprawdę czytam różne książki, czy to Steve'a Jobsa, czy to właśnie Anthony DiMello, Przebudzenie, Brian Tracy, Jim Collins. Staram się wyłapywać wszystkie elementy, które mi pasują, które mi pomagają żyć lepiej i tak naprawdę to jest jeden wielki kolektyw, który właśnie sobie zmodelowałem i właśnie, że tak powiem, z nim buduję swoje imperium, takie mentalne, które naprawdę są mocne filary, mocno osadzone i one mi pozwalają jakby iść dalej. Więc do jednej osoby nie jestem w stanie tego zawęzić. Z różnych dziedzin to poszukuję osób, które mogą mi dać wzrost w mojej kompetencji. To są też polscy szkoleniowcy. I myślę, że tutaj oni też mają bardzo duże kompetencje, żeby ja mógł się od nich uczyć i od nich też modelować pewne zachowania. Nie kopiować, a modelować. Twoja aktualnie największa pasja? Na początku to jest ta praca, te jakby praca z ludźmi przede wszystkim. Bardzo łatwo się inspiruję, tak to mogę nazwać, bo od wielu ludzi łapię inspirację, oni mi pobudzają mi myślenie. Tym, że są, tym, że coś mówią, ja zaczynam myśleć nad ich wyzwaniami, nad ich problemami, jakkolwiek to nazwać. I przez to właśnie ta praca z ludźmi mi tak daje energię i przez to na przykład na koniec dnia mogę sobie powiedzieć, że to był dobry dzień, bo pomogłem komuś, ktoś mi pomógł, zrobiłem coś dobrego dla siebie i dla kogoś, więc tak naprawdę to jest chyba to, taka ogólnie rzecz biorąc współpraca z ludźmi, a przede wszystkim ze sportowcami i praca nad samym sobą też jeszcze bym dodał. A czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom?
Powiem w ten sposób. Trzy książki, które bardzo mi pobudziły myślenie, zmotywowały i otworzyły oczy, to była właśnie książka Stephena Covey'a, 7 nawyków skutecznego działania. Ona pozwoliła mi ułożyć moje filary działania, jak że warto mieć zasady w życiu przede wszystkim, że zasady dają ci konkretny rezultat, emocje zazwyczaj cię pokierują gdzieś, ale nie jesteś tego pewien gdzie. Druga książka, która dała mi dużo motywacji, była to książka Antonego Robbinsa, Obudź w sobie olbrzyma. Bardzo mocna na emocjach książka budowana i pisana. Dużo też mi dała, otworzyła także oczy. A ostatnią książką, którą przeczytałem i właściwie przesłuchałem, przyznam się, bo dużo biegam, więc staram się też słuchać się podczas biegów, jest to książka Antonego Di Melo, Przebudzenie. Książka mocno duchowa, która zagląda naprawdę głęboko w nasz umysł, w nasze serce. I myślę, że te trzy pozycje bardzo mocno zmieniły u mnie sposób myślenia, bardziej pobudzały je, żeby spoglądać z innej perspektywy, bardziej być takim uważnym, mindfulness przede wszystkim, uważność dookoła, co się nie dzieje, czyli też budowanie tej świadomości. A czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Warto mieć odwagę w życiu, żeby robić. Odwaga jest potrzebna po to, żeby iść dalej i podejmować decyzje. Jakiekolwiek one by były, to lepsza jest jakakolwiek decyzja niż brak decyzji, ponieważ decyzje nam dają kolejny etap, napędzają nas dalej, więc myślę, że tak naprawdę wszystko sprowadza się do takiej zwykłej, cywilnej odwagi, żeby podjąć decyzję. A jeśli ją podejmiemy, to miejmy to konsekwencje, wiarę przede wszystkim, bo jak człowiek ma wiarę, to naprawdę może wiele zrobić. Jest to naprawdę ogromne spektrum możliwości. Człowiek nastawiony pozytywnie na życie zawsze znajdzie pozytyw, nawet w złej sytuacji, bo ja wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się w naszym życiu bez przyczyny. Wszystko ma swoją, to jest taka siatka zdarzeń, która nas doprowadza. Tak jak mówiłem, że jeśli nie masz pomysłu na ten moment na siebie, rób cokolwiek, bo to zawsze cię doprowadzi. Spotkasz jedną osobę, drugą, coś ci się przydarzy, dobrego, mniej dobrego, ale zawsze cię gdzieś doprowadzi, bo musimy nieraz własną ścieżkę wydeptać. I to jest chyba najlepsze w życiu, żeby iść swoją drogą, nie kierować się konwencjami społecznymi, tylko tak naprawdę własne przekonania, własny styl życia i przede wszystkim wiara w siebie, w to, że ja mogę, bo jestem, mam możliwości i tak naprawdę jestem zdolny do wszystkiego. Tak bym to powiedział. Dzięki, bardzo miło było się spotkać. Dzięki. I vice versa, dzięki.